Turecka produkcja, zakazany owoc, przyciąga telewidzów niczym magnes. Już niedługo na ekranie TVP zostaną wyemitowane kolejne odcinki serialu, od 483 do 487. Z czym przyjdzie zmierzyć się bohaterom? Jakie tajemnice wyjdą na jaw? Emocji na pewno nie zabraknie. Bliscy Kumri i Kanera są zszokowani wiadomością, że para zamierza się pobrać, ale ostatecznie ją akceptują. Ender jest najszczęśliwsza ze wszystkich, Selim jest zdruzgotany i nie wierzy, że Kumri jest w ciąży z Kanerem. Julia jest zdeterminowana, by przeszkodzić Doganowi i Yildiz w ślubie. Przekonuje Tusk przyjaciółkę Emira, by przeprowadziła się do Yildiz i donosiła jej o wszystkim, co się tam dzieje. Yildiz natychmiast odkrywa plan Julii i Tusk. Co zrobi? Dogan proponuje Kumri, by wyszła za mąż w sukni babci. Kumri mówi swojemu ojcu, że to odpowiednie, aby zaproponować Yildiz, by również wzięła ślub w sukni swojej babci. Asuman, Yildiz i Zajneb rzucają kłamstwa na temat ślubu Yildiz przed Tus, aby sprawdzić, czy jest szpiegiem Julii. Selim wpada do domu Kumri i żąda od niej testu DNA na ojcostwo. Kumri się sprzeciwia. Kaner, który dowiaduje się o tym, idzie i ostrzega Selima, aby trzymał się z daleka od Kumri. Dogan prosi Yildiz, aby na ślub założyła suknię ślubną jego matki, którą zachował. Ender i Handan nadal niszczą reputację Julii. Julia się wścieka i mówi Selimowi, żeby porwał Kumri i trzymał ją, dopóki nie zgodzi się na test ojcostwa. Emir dowiaduje się, co Tus robiła w przeszłości i jest nią rozczarowany, Selim porywa Kumri. Kaner zauważa, że Kumri nie ma od dłuższego czasu i kontaktuje się z Handan i Doganem. Wszyscy zaczynają jej szukać, Handan przyznaje Doganowi, że Julia jest siostrą Selima. Selim wyznaje Kumri, że jej matka była jego kochanką, dzięki pomocy Tus Dogan odnajduje Kumri. Selim nie chce pozwolić Doganowi i Kumri odejść i celuje do nich z pistoletu, Dogan walczy z Selimem, aby odebrać mu broń. W trakcie szarpaniny Selim zostaje przypadkowo postrzelony i umiera, Kumri jest bardzo zdruzgotana, a Kaner jest cały czas przy niej. Handan podejrzewa, że Julia jest również winna śmierci Engina, ale Dogan ostrzega ją, aby się nie mieszała. Ender zostaje zatrudniona przez Nadaid, aby rozdzielić jej brata od jego narzeczonej. Jeśli Ender się uda, Nadaid będzie sponsorować jej biznes kamieniarski, Kaner i Emir spotykają się z bratem Nadaid i jego narzeczoną. Dogan prosi Kumri, aby przemyślała swój ślub z Kanerem, Dogan informuje Yildiz, że wybiera się na wieczór kawalerski na Ibizie.
Zakazany owoc, odcinek 483. Streszczenie. Julia przypadkowo spotyka Zajneb na ulicy i proponuje jej rozmowę o Selimie. Yildiz udaje chorą, aby przetestować Dogana. Sedai prosi Yildiz o pomoc w sprowadzeniu Emira do domu. Julia mówi Zajneb, że przed szpitalem Selima doszło do strzelaniny. Prosi Zajneb, aby nie zostawiała doktora w tak trudnej sytuacji. Ender znajduje sponsora dla swojej kolekcji biżuterii. Wieczorem Sedai organizuje ludzi i idą do posiadłości Julii. Dogan mówi Yildiz, że wychodzi z przyjaciółmi. Ona się złości. Zajneb udaje się do hotelu i chce spotkać się z Selimem. Jeden z pracowników zauważa napastników i informuje Tuz oraz Emira. Yildiz decyduje się pójść z Doganem do klubu nocnego Ati. Ochrona łapie złodziei Sedaja, Kanera i Ati. Emir idzie do nich. Rozmawiają i osiągają swój cel. Wszyscy są wstrząśnięci i zaufanie Tuz oraz Julii zostaje zachwiane. Zajneb i Selim spotykają się. Aślą robi im zdjęcia, gdy się przytulają, Ender reklamuje się. Firma, która ją sponsoruje, ogłasza, że marka Ender korzysta z projektów i modeli innej marki. Okazuje się, że za wszystkim stoi Julia. Yildiz idzie do klubu nocnego. Jest tam tylko Dogan. Tańczą razem, Kumri dostaje zdjęcia przytulających się Selima i Zajneb. Ender planuje zemstę na swoim sponsorze. Kumri zaprasza wszystkich na obiad. Selim uczestniczy zdalnie. Kumri ogłasza wszystkim, że jest w ciąży z Kanerem i że będą się pobierać. Ender pęka z radości, a reszta jest zszokowana wiadomością. Yildiz próbuje uspokoić Dogana. Selim jest bardzo zirytowany, bo podejrzewa, że dziecko Kumri może być jego. Zakazany owoc, odcinek 484. Streszczenie. Ender jest tak zadowolona z Kanera, że zapomniała nawet o zdradzie Julii. Handan krytykuje Kumri za pochopne małżeństwo. Kumri rozmawia z Doganem. Próbuje go przekonać, że będzie miała nowe i szczęśliwe życie z Kanerem i dzieckiem. Ender już wymyśliła imiona dla dziecka. Przypuszcza, że Kumri urodzi dziewczynkę i że będzie podobna do niej. Zajneb dzwoni do Selima. On wciąż nie może zrozumieć wiadomości. Zajneb radzi mu, żeby porzucił swoje ambicje wobec Kumri. Julia postanowiła zrujnować ślub Yildiz i Dogana. W tym celu chce wykorzystać Tuz i Emira. Asuman i Yildiz wyobrażają sobie rodzinę Kanera i Kumri za kilka lat w zupełnie różny sposób. Sedai przekazuje Emirowi wiadomość o przyszłych młodych. Emir proponuje Tuz, żeby zamieszkali u Yildiz. Kaner przyjmuje propozycję Sedaja, żeby zbadać przeszłość Tuz. Dogan nalega, aby urządzić wesele dla swojej córki.
Kumri nie chce hucznej ceremonii. Dogan ma nadzieję, że jego córka założy suknię ślubną swojej babci. Zakazany owoc, odcinek 485. Streszczenie: Yildiz rozpuszcza fałszywą wiadomość dla Tus, aby sprawdzić, czy ta przekaże ją Julii. Selim nie może uwierzyć, że Kumri zamierza poślubić Kanera. Kumri ponownie go odrzuca. Selim, wściekły na sytuację, idzie szukać Kumri i wpada na Dogana. Selim domaga się testu DNA dziecka, ale Kumri odmawia. Tus przekazuje Julii to, co usłyszała od Yildiz. Emir prawie przyłapuje Tus na rozmowie z Julią. Julia mówi Doganowi, co dowiedziała się od Tus. Dogan zdaje sobie sprawę, że to fałszywa wiadomość rozpuszczana przez Yildiz. Yildiz postanawia dać Tus małą lekcję i ją odprawić. Selim opowiada Julii o swoim starciu z Doganem. Prosi go, aby nie działał pochopnie. Selim postanawia udowodnić, że jest ojcem dziecka Kumri. Zainab wypytuje Atę o jego życie, Julia chce pozbyć się Tus, Kaner idzie skonfrontować się z Selimem i uderza go. Julia jest wściekła, że jej koń został odurzony przed wyścigiem, Julia radzi Selimowi, aby porwał Kumri. Opowiada mu swój plan, zakazany owoc, odcinek 486. Streszczenie: Tus zostaje postawiona w bardzo niezręcznej sytuacji przez Yildiz. Emir jest rozczarowany jej zachowaniem i zrywa z nią, Julia zwalnia Tus i nie wpuszcza jej do posiadłości. Aślą i Selim śledzą Kumri. Kiedy wysiada z samochodu, Selim zatrzymuje ją, aby porozmawiać, a Aślą ją ogłusza. Ata i Zainab pogłębiają swoje relacje, Kaner szuka Kumri. Dogan mówi mu, że jest u fryzjera. Kaner wyjaśnia Doganowi, że naprawdę chce poślubić Kumri, była partnerka Aty przychodzi do Zainab i chce zabrać Meli. Meli chowa się przed matką. Sedai interweniuje i zmusza intruza do odejścia, porywacze zamykają Kumri w magazynie. Kaner próbuje do niej dzwonić, ale jej telefon jest wyłączony, Selim chce przeprowadzić test DNA płodu. Kaner dzwoni do Handan, a ona do Dogana. Prosi go, żeby przyszedł do niej na rozmowę. Ata przeprasza Zainab za niezręczną sytuację i dziękuje jej, Handan przyznaje Doganowi, że Julia próbowała ją zabić. Prosi go, żeby uratował Kumri, Dogan obwinia Julię. Grozi jej, że zniszczy wszystko. Julia nie zdradza nic o Selimie i Aslanie, Kumri przyznaje Selimowi, że dziecko jest jego. On staje się wściekły i jej nie puszcza, Tus postanawia pomóc odnaleźć Kumri. Mówi Emirowi, gdzie mogą ją trzymać. Dogan i jego ludzie wchodzą do magazynu. Selim bije się z ochroniarzami.
Dogan i Selim sprzeczają się, a pistolet wypala. Kumri żałuje się, Handan próbuje ją uspokoić. Kaner również jest przy niej, Ender proponuje Doganowi i Handan, aby rozpoczęli przygotowania do ślubu Kumri i Kanera. Kaner i Kumri ponownie potwierdzają swoją decyzję o małżeństwie, Julia jest wściekła, że Selim nie żyje. Planuje zamienić życie Dogana w piekło, Sedai i Asuman postanawiają swatać Emira, Zainab i Kumri naprawiają swoje relacje. Zakazany owoc odcinek 487 streszczenie, Handan, Dogan, Yildiz i Ender omawiają udział Julii w rozwijającym się skandalu. Ender otrzymuje niespodziewany telefon od Nadai, Asuman i Sedai szukają nowej partnerki dla Emira. Asuman poznaje Zibel, Yildiz idzie przymierzyć suknię ślubną, Nadai chce, aby Ender rozdzieliła jej brata od ukochanej. W zamian Ender znajduje sponsora dla swojej kolekcji biżuterii w osobie Nadai. Handan stara się przekonać Dogana, że Julia jest przyczyną wszystkich jej nieszczęść. Aślon znajduje nagrania z zabójstwa Selima, Kumri interesuje się, co stało się z Metę. Dogan prosi swoją córkę, aby nie szła na pogrzeb Selima, Kaner odnajduje brata Nadai. Razem z Emirem postanawiają zbadać jego związek, Yildiz nie pozwala Doganowi organizować wieczoru kawalerskiego za granicą. Narzeczona brata Nadai okazuje się być twardą osobą, Zainab mówi Yildiz, że Ata zaprosił ją na kolację. Ender decyduje się zwrócić o pomoc do Yildiz, aby rozdzielić brata Nadai od jego ukochanej. Dogan każe Metę znaleźć dowody przeciwko Julii.